No dzisiaj będzie się działo, produkt nowy, ale jak widzicie przeznaczony do włosów, z którymi ja nie mam problemów absolutnie, jeśli chodzi o suszenie. Ja mogę coś zweryfikować, pomierzyć, obliczyć, no ale do takich testów produktów suszarkowych, które potrzebują włosów, najlepiej długich włosów, no to jest niezbędna osoba, która ma takie długie włosy. Tak. Udało mi się przekonać i namówić Kasandrę, mam nadzieję, że ją zachęcicie do tego, żeby częściej brała udział w testach różnego rodzaju urządzeń takich, o których może dziewczyna poopowiadać. No i na początku, w pierwszej części po dziewczyńsku ona wam opowie o tych swoich doświadczeniach z suszarką, a ja w drugiej części już po niedziewczyńsku wam opowiem, jakie parametry ja zmierzyłem, jak to wszystko wygląda. Po prostu powiem to po swojemu. Przez ostatnie 2 tygodnie miałam okazję potestować te 2 suszarki. Suszareczki są wykonane bardzo dobrze, nic nie trzeszczy, nie skrzypi, nie przegrzewa się, nie parzy. Wyglądają na wykonane w jakości premium. Różnią się tak naprawdę wyłącznie kolorystyką. Tutaj jest po mojej lewej stronie jest suszarka biała, perłowa ze srebrnymi wykończeniami. Po prawej jest ciemnoszara ze złotymi detalami. Jeśli chodzi o sterowanie i funkcjonalność, suszarki są identyczne, nie różnią się kompletnie niczym. Jedynie zestawy, które do mnie dotarły, są wyposażone odmiennie. Ta suszarka jest nieco bardziej uboga. Ta jest wyposażona w koncentrator i końcówkę z dyfuzorem. Do tej suszarki dołożona została końcówka koncentrator, tak zwany koncentrator. Te dziewczyny, które używają, wiedzą, do czego służy. Jest to koncentrowanie powietrza w odpowiednim, w pożądanym kierunku. Ja osobiście używam tej końcówki w specyficznych stylizacjach, w specyficznej pracy z włosami. Według mnie fantastyczną rzeczą jest, że bardzo łatwo można założyć i zdjąć tą końcówkę. Drugą końcówką, która została dodana, jest dyfuzor, również potrzebny dla dziewczyn z włosami falowanymi lub kręconymi. Ja osobiście nie używam takiej końcówki, ale uważam, że spełnia swoje zadanie, ponieważ mam falowane włosy. Spróbowałam, wykorzystałam, jest naprawdę bardzo dobrą końcówką. Producent tej suszarki zapewnia, że jest w stanie wysuszyć włosy w 5 minut. Generalnie nie wierzyłam w taką obietnicę, ponieważ sama spędzam ze swoimi włosami około 20 minut, żeby je wysuszyć i ewentualnie wystylizować tak jak chcę. Najczęściej na początku podsuszam lekko suszarką, tak w 80-90%, następnie pracuję z jakąś szczotką. Tutaj muszę przyznać, że moje zaskoczenie było ogromne, ponieważ zgodnie z obietnicą producenta suszarka jest w stanie wysuszyć od całkowicie mokrych do całkowicie suchych w 5 minut. Jest to najprawdziwsza prawda na najszybszych obrotach. Po prostu tak jest. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. I myślę, że dla wszystkich dziewczyn, które mają długie włosy, które trudno wysuszyć, jest właśnie ten produkt. Suszarka ma 3 stopnie regulacji nadmuchu. Po pierwsze ciepłego powietrza i po drugie siły nadmuchu. Jestem absolutnie zaskoczona tym, jak mocny jest to nadmuch. 3 stopień prawie w ogóle go nie używałam, ponieważ był po prostu za mocny. Nie jest to porównywalne z żadną inną suszarką, którą miałam do czynienia. Suszarka ma 3 stopnie regulacji temperatury, zimny, ciepły i gorący. Myślę, że zimny i ciepły jest akurat dla mnie, natomiast gorący jest już dla posiadaczek włosów bardzo gęstych, bardzo trudnych do wysuszenia. Suszarka jest bardzo lekka, więc jeśli ktoś pracuje z włosami bardzo długo, to wtedy ta ręka się nie męczy. Suszarka waży około 370 gram, także nie sprawia problemu przy długotrwałej pracy. Suszarka różni się od tradycyjnej tym, że nie zasysa powietrza tutaj, tylko filtr jest tu, który można odkręcić, wyczyścić, jeśli się wkręcą włosy. Natomiast trzeba zwracać uwagę, aby nie zasłaniać tego filtra w czasie pracy ręką. Tutaj nic się nie dzieje, możemy sobie śmiało pracować. Natomiast rączka jest po to dłuższa, żebyśmy tutaj mogli ją złapać, a filtr powietrza, żeby był swobodnie. Każda z dziewczyn wie, jak ważna jest długość przewodu w suszarce.
Tutaj producent się wykazał i jest aż 2 metry przewodu, co ułatwia nam znacznie pracę stylizację. Możemy się swobodnie przemieszczać z suszarką i nie będzie nam to przeszkadzało, nie będzie nas ograniczało naszych ruchów. Fajnym elementem zestawu jest zapachowy pierścień, który magnetycznie łączy się z suszarką. W czasie suszenia włosów daje on nam zapach frezji. Bardzo przyjemne uczucie. Czy to pomaga na włosy, czy to wygładza bardziej włosy? Nie wiem, nie odczułam tego. Natomiast jest to fantastyczna sprawa, jeśli ktoś lubi przyjemne kwiatowe zapachy. Po 2 tygodniach używania tej suszarki nie chcę wracać do mojej poprzedniej suszarki. Uważam, że ta jest po pierwsze cicha, emituje dużo przyjemniejszy dźwięk, który nie wydaje się tak głośny jak przy tradycyjnej suszarce. Ma bardzo długi przewód, co mi ułatwia znacznie pracę z suszarką. Nie ogranicza moich ruchów w czasie układania i stylizacji. Suszarka jest wygodna, ergonomiczna, po prostu łatwiej mi się ją trzyma. Emituje fantastyczny kwiatowy zapach, co jest bardzo przyjemne. Ma bardzo dużo ciekawych końcówek, które pomagają przy stylizacji. Koncentrator, dyfuzor. Suszarka się nie przegrzewa, nie parzy, ma silny nadmuch, co ułatwia i przyspiesza znacznie stylizację i suszenie włosów. Dziewczyny, poznałyście moją opinię. Zapraszam Was do używania tej suszarki i koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Ja na pewno będę sprawdzać i czytać. Bezwzględnie Kasandrze przypadł ten produkt do gustu, ale ja w kwestii uzupełnienia muszę podać informację, że otrzymaliśmy ten produkt do testów, nie kupowaliśmy go, tak więc to jest przygotowany materiał przy współpracy, no ale oczywiście nie mamy tutaj żadnych narzuconych ram, co mamy powiedzieć. W opisie filmu zawsze znajdziecie link do tego produktu, gdzie są wszystkie dokładne parametry oraz zawsze możecie sprawdzić aktualną cenę, jeżeli Was zainteresuje, jesteście zainteresowani zakupem. Pierwszą paczkę, którą otwieram, to jest ta paczka, która zawiera mniejszy zestaw, jest sama suszarka w kolorze jasnym, perłowym, zabezpieczona papierem. Oprócz tej suszarki znajduje się pierścień zapachowy, dodatkowo pierścień magnetyczny, w który umieszcza się ten pierścień zapachowy. Pierścień zapachowy ma czas życia, bo ten zapach, no tak jak w przypadku innych zapachowych rzeczy, się w pewnym momencie wyczerpie i trzeba będzie ten pierścień sobie dokupić nowy i wymienić. Suszarka po wyjęciu z opakowania robi dobre wrażenie, wykonana jest bardzo starannie, z dobrej jakości materiałów. Wszystko jest spasowane idealnie. Tak jak już Kasandra mówiła, nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Jeden przełącznik do włączania, 2 przyciski do zmiany temperatury oraz prędkości nadmuchu. To wszystko jest też dodatkowo zabezpieczone folią i papierem. W zestawie razem z suszarką jest już na stałe zamontowany przewód. Przewód 2-metrowy, stosunkowo giętki w kolorze szarym, który dodatkowo ma takie zabezpieczenie, że w momencie, kiedy go zwiniemy, będziemy mogli go w sposób taki przyjazny dla samego przewodu i nas zablokować. Na dole suszarki znajduje się miejsce, gdzie będzie zasysane powietrze. O tym też już Kasandra mówiła. Po zdjęciu tej osłonki plastikowej w środku widzimy filtr, który jest wykonany ze stali nierdzewnej, tak więc żadne elementy nie będą dostawały się do silnika, który pracuje naprawdę bardzo intensywnie i silnie generuje nadmuch. Dodatkowo suszarka oferuje tak zwany tryb odwrócony. W momencie, kiedy będziemy chcieli wyczyścić ten filtr, no to zdejmujemy plastikową osłonę. Widzicie, że suszarka teraz pracuje i zasysa przez ten filtr powietrze, bo kartka jest przyciągana. W momencie, kiedy nacisnę przycisk regulacji obrotów przez dłuższą chwilę, nastąpi tak zwane odwrócenie ciągu, który powoduje wydmuchanie tych wszystkich nieczystości, które by się ewentualnie w tym filtrze zebrały. Po 10 sekundach automatycznie zostanie ten tryb wyłączony i suszarka przejdzie do normalnej pracy. Do zestawu dołączona jest również instrukcja obsługi, gdzie również możemy poświęcić chwilę i wszystkie kwestie związane ze sterowaniem, z kontrolkami, które są dostępne na suszarce, sobie przed użyciem wyjaśnić. Drugi zestaw testowy jest w nieco odmiennej kolorystyce, jest również bardziej bogatszy, ale tutaj również nie zabrakło dokładnej instrukcji obsługi. Pierwszym elementem zestawu jest koncentrator, czyli końcówka, która będzie koncentrowała nam strumień przepływającego powietrza na mniejszej powierzchni. Wszystkie końcówki do suszarki mocowane są w sposób magnetyczny. Druga końcówka również mocowana magnetycznie, to jest to dyfuzor, który będzie znowu nam
ten strumień powietrza w odpowiedni sposób rozdzielał, żeby na większej powierzchni móc wykonywać pracę. Kolejnym elementem jest pierścień magnetyczny. Do pierścienia magnetycznego będziemy wsuwali i na nim instalowali tak zwany essence ring, czyli taki pierścień, który będzie miał dodatkowy zapach i odpowiednio nawilżał nam włosy. Ja może wam tutaj z ulotki producenta przeczytam, co tu się będzie działo. Essence ring, czyli właśnie ten pierścień zapachowy, zawiera skwalan, który posiada wiele korzystnych właściwości dla włosów i między innymi zatrzymuje wilgoć, zapobiega wysuszaniu i łamliwości włosów. I oprócz tego ma powodować to, że będzie zmniejszał puszenie i włosy będą wtedy bardziej chciały się układać, będą gładkie i lśniące. Również w informacji czytamy, że zapach utrzymuje się przez około miesiąc, ale nawet po jego ulotnieniu składniki pielęgnacyjne i te zawarte w Essence Ring pozostają skuteczne przez 1 do 2 miesięcy. Jeśli chodzi o same suszarki, to one głównie różnią się stylistyką, kolorystyką. Pierwsza to jest biała, perłowa ze srebrnymi dodatkami. Druga to jest taka ciemna, stalowa, szara ze złotymi dodatkami. Nie, zarówno jeden, jak i drugi format tego produktu się jak najbardziej podoba. Obydwa urządzenia są wyposażone w tak samo długi, dwumetrowy przewód w kolorze szarym. I jeśli chodzi o sterowanie, identyczne, jeden przełącznik plus dwa przyciski do zmiany prędkości nadmuchu oraz temperatury tego nadmuchu. Wracając jeszcze do możliwości konfiguracji zestawów, to niezależnie, czy się zdecydujemy na wersję jasną czy ciemną, to możemy wybrać zarówno zestaw ten podstawowy, gdzie jest suszarka plus Essence Ring, ewentualnie zestaw rozszerzony, gdzie jest suszarka plus Essence Ring plus koncentrator plus dyfuzor. Czyli mamy do dyspozycji cztery możliwości. Elementy dodatkowe są instalowane w sposób magnetyczny, tak więc są przysysane do suszarki. One trzymane są naprawdę bardzo dobrze, pomimo tego, że wygląda na to, że robimy to w sposób bardzo delikatny. Tu nie ma takiej możliwości, żebyśmy taką dodatkową końcówkę z tej suszarki zgubili, ponieważ magnesy zastosowane do tego, żeby przyssać tą końcówkę, są na tyle silne, że z tym absolutnie problemu mieć nie będziemy. Jeśli chodzi o sterowanie, to przełącznik, który uruchamia całe urządzenie, przycisk górny to jest zmiana temperatury nadmuchu od temperatury pokojowej przez średnią do temperatury wysokiej. Jeśli chodzi o dolny przycisk, to jest sterowanie prędkością nawiewu i również mamy tutaj do dyspozycji trzy prędkości nawiewu. Oczywiście osobno sterujemy temperaturę nadmuchu i osobno sterujemy prędkość nawiewu. Dodatkowo mamy możliwość uruchomienia trybu mieszanego, czyli w momencie, kiedy przytrzymamy dłużej przycisk regulacji temperatury, suszarka zaczyna nam pracować w sposób taki, że najpierw mamy na dwóch ciepłego, a potem zimnego powietrza. Tak więc widzicie, że pierścień nam mruga i w zależności od tego, czy się świeci na czerwono, czy na niebiesko, to mamy na dwóch ciepłego lub zimnego powietrza. Tak więc reasumując, można powiedzieć, że mamy cztery tryby pracy, jeśli chodzi o ustawienie temperatury: zimny, ciepły, gorący i mieszany. Zbadałem sobie prędkość nawiewu tego urządzenia. To jest bieg pierwszy. Tutaj do 40 km na godzinę uzyskałem wyniki. Jeśli chodzi o bieg drugi, to tutaj widzicie, że zmienia się ta prędkość i ona tutaj dochodzi do 55-56. Jeśli chodzi o bieg trzeci, no to tutaj udaje się 60-65. No w zasadzie generalnie do prawie 70 km na godzinę. Zweryfikowałem parametr stabilności temperaturowej, bo tutaj producent podkreślał, że pomiar jest generowany 100 razy na sekundę, żeby ta temperatura na wyjściu suszarki była cały czas na tym samym poziomie i faktycznie tak jest, niezależnie jaki stopień nadmuchu wybierzemy, ta temperatura zawsze jest stabilna. Żeby to dodatkowo zweryfikować, przygotowałem taki zestaw pomiarowy. Mamy pomiar mocy, jaka jest pobierana z sieci energetycznej. Pierwszy bieg, drugi bieg i teraz będzie trzeci bieg na tylko samym nadmuchu powietrza zimnego, bez podgrzewania, tu jest 134 W poboru i potem wchodzę z opcją podgrzewania, czyli uruchomienie grzałki. I tutaj zupełnie inaczej niż w klasycznych produktach, gdzie ta grzałka jest załączana i ona po prostu cały czas jest podłączona. Tutaj widzicie, że ta moc w momencie, kiedy jest włączone grzanie, jest cały czas modulowana, czyli zmieniana, dostosowywana jest praca grzałki tak, aby ta temperatura zadana na wyjściu zawsze była o tej samej wysokości. Czyli niezależnie jaki wybierzemy nadmuch, to ta temperatura
temperatura, którą żeśmy sobie zadali przyciskiem od wyboru temperatury, będzie taka, jak chcemy. I ta grzałka cały czas pracuje no, z taką mocą od 600 do prawie 2 kW. Od 600 W do prawie 2 kW. Tak więc tutaj widać, że nie ma ściemy. Faktycznie ten pomiar jest realizowany. Nie wiem, czy to jest 100 razy na sekundę ta zmiana, bo to urządzenie nie ma takiej rozdzielczości czasowej, ale faktycznie ta zmiana poboru mocy, czyli uruchamiania grzałki jest bardzo mocno widoczna i widać, że to cały czas się dzieje. Dodatkowo wykresik, widać, że te pierwsze trzy schodki to jest tylko i wyłącznie nadmuch powietrza, a potem się zaczyna szaleństwo, bo są trzy progi zmiany temperatury nadmuchu i widać, że ta moc pobierana z sieci waha się, czyli załączenie i wyłączenie grzałki jest dostosowane do tego, jaka ma być temperatura wylotowa tego, co użytkownik, czyli osoba susząca sobie włosy, zadała. Widzieliście pomiar głośności tego urządzenia, zresztą na własne ucho żeście słyszeli, jak ono pracuje i trzeba powiedzieć, że w porównaniu do klasycznych suszarek takich dużej mocy jest dużo ciszej i przede wszystkim dźwięk generowany przez to urządzenie jest zupełnie inny, ma inną charakterystykę, która nie jest aż taka męcząca dla ucha. Tak więc pod tym względem dla wszystkich osób mieszkających razem z osobą, która sobie suszy głowę, jest to dużo z mojego punktu widzenia, to jest właśnie najbardziej dużo przyjemniejsze urządzenie niż te klasyczne, które znamy. Skoro suszarka pracowała cały czas przez 10 minut, to postanowiłem również przyjrzeć się jej za pomocą kamery termowizyjnej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jak widzicie, obudowa cała jest chłodna, jest zimna, jest w temperaturze pokojowej. Ta suszarka grzeje się tylko od wewnątrz, tak więc jest ona na pewno bezpieczna przy nawet takim długotrwałym używaniu. Tutaj nie było żadnych problemów z przegrzaniem się tego sprzętu. Zresztą widać to na kamerze termowizyjnej, że zewnętrzna część suszarki jest zimna, a dopiero ten element, który jest w środku, tam gdzie znajduje się fizycznie grzałka, dopiero się nagrzewa, no i dość skutecznie jest chłodzony właśnie przez bardzo, bardzo duży przepływ powietrza. Tak więc pod tym względem również nie mam się do czego przyczepić. Na stronie producenta jeszcze widziałem taki filmik reklamowy, gdzie pokazana jest wewnętrznie, jak ta suszarka jest zbudowana. Bardzo fajna taka animacja. I widzicie, tu jest ten silnik, który ma 110 tysięcy obrotów na minutę i ten silnik przetłacza właśnie nam to powietrze z dużą prędkością i sama budowa tej suszarki tutaj jest fajnie pokazana. Nie jest to urządzenie arcy proste w budowie. Tutaj już jest zaawansowana elektronika, która właśnie dba o to, żeby ta temperatura i poziom nadmuchu był taki, jak sobie tego życzymy. Myślę, że wyczerpałem już temat, jeśli chodzi o test suszarki. Mam nadzieję, że takie połączenie damskiego i męskiego punktu widzenia wam przypadnie do gustu, bo jednak panie trochę inaczej podchodzą do tych sprzętów niż panowie, a tutaj macie dwa w jednym, czyli najpierw to, co jest interesujące dla pań, a potem ewentualnie dla panów te kwestie, które ja dodatkowo zweryfikowałem. Urządzenie naprawdę działa bardzo fajnie i myślę, że spokojnie, jeżeli chcecie jakąś nowoczesność również i w sferze łazienkowej i pielęgnacji włosów wprowadzić do siebie do domu, to możecie spokojnie nad tą suszarką się pochylić. Jak zawsze zachęcam do komentowania, zachęcam do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.